niedziela, ostatni dzień roku. Dzisiaj wykorzystam ten dzień na maksa. Mikrofon do pasa bezpieczeństwa, bo wiem, że ten mikrofonik z Canona jest niestety słaby. Dzisiaj będę go trochę modyfikował, jak wrócę z miasta i zrobię techniczny taki przegląd dwóch technicznych urządzeń, mianowicie właśnie Canona. Wszystkim trochę podziałać, żeby był bardziej optymalny dla mnie ten malutki Canon. I druga rzecz, którą chcę zrobić, to zobaczyć, co z kontrolerem, bo naprawdę wczoraj była lipa. Kontroler do Mavica się schrzanił. W planach mam jeszcze jeden film dzisiaj, prosty, jedną edycję, plus dodatkowo chcemy jechać na fajerwerki na 17 z Milenką, na pokaz fajerwerków dla dzieci. Później Sylwester, no już zabawa, jedziemy, ja mam tam też drobne zlecenie podczas balu sylwestrowego, także będzie się działo. Myślę, że będzie to bardzo sympatyczny dzień. Padłem w ogóle na to, żeby otworzyć dwie strony patronackie, polską jedną i anglojęzyczną drugą. Dlatego, że ten mój kanał o dronach się rozrasta i też ludzie zadają bardzo dużo pytań, na których nie jestem w stanie odpowiadać, na bieżąco odpowiadać, dlatego, że mam inne priorytety w tej chwili. Ale może by się okazało tak, że dla patronów zrobiłbym jedną audycję w tygodniu, z pytaniami odnośnie i odpowiedziami odnośnie Mavica i Sparka. Mogło to by być całkiem przyzwoite i gdybym miał odpowiednią ilość patronów, to mógłbym dla nich zrobić takie warsztaty, na przykład raz w miesiącu latania dronem albo raz na 2 miesiące. Takie warsztaty typu 2-3 godziny dzielenia się informacjami. Ktoś jak nie jest pewien, czy chce kupić sobie Mavica albo Sparka, bo to jednak kosztuje kupę kasy, to mógłby przyjechać i w ramach patronatu się zapoznać z tym sprzętem i z doświadczeniami. Ja jeszcze nie wiem, jak to wszystko zrobić, ale się dowiem. Nie wiem, jak z progami. Ja myślę, że to jest fajna rzecz, bo jeżeli ktoś na przykład daruje komuś złotówkę i ten obdarowany ma takich osób, powiedzmy 1000 albo 2, to pozwala mu na to, żeby rozwinąć swój kanał, żeby, nie wiem, kupić sprzęt do przetestowania czy akcesoria typu śmigła nowe, czy osłony, czy nóżki, czy filtry, a później mógłbym coś takiego, takie wyposażenie rozesłać, rozdać wśród ludzi. Myślę, że to byłoby fair, ale też przyczyniłoby się do rozwoju kompetencji i przede wszystkim, że byłoby to coś, co nie dzieje się tak zwykle. Coś no, ciekawego dla ludzi, na pewno coś, co by ich zakręciło. Teraz jadę po akcesoria do miasta i po drobnych zakupach wracam do domu. Testuję cały czas ten aparacik i rozwiązania, czyli jak sobie go nosić, jak tego małego Canona używać, żeby było jak najbardziej praktycznie. Trochę mi tutaj przeszkadza kilka rzeczy, ale sobie z tym poradzę. Podzielę się z Wami, jak będę miał już pełne wnioski i jakie rozwiązania zastosuję. Może jeszcze dzisiaj, a może jutro, kto wie. Znalazłem takie zaciski, jak chciałem. To chyba te. Kupiłem zaciski. Potrzebne mi są do tego, do zielonego ekranu. Zielony ekran mam demontowalny i muszę to zrobić tak, żeby szybko móc przymocować go do takiej listwy. Nie chciał się włączyć, dlatego musiałem tutaj z wentylatorem coś zrobić. Potrzebne mi było trochę słońca, bo jadę za niedługo na maraton do Dubaju. Spotkałem Ewkę. Grałem z nią w tenisa jakiś czas i w sumie od 2 lat już przestałem grać. Ale teraz odnowiłem kontakt i może od czasu do czasu bym z nią pograł.
No, muszę sobie znaleźć taki, może jeden termin w tygodniu. Fajna sprawa, lubię grać w tenisa i to bardzo. Kiedyś grałem prawie codziennie. Także dzisiaj spotykam samych znajomych. I dobrze, i to takich z dawnych lat. Niestety przyszła odwilż i nasz bałwan się całkiem przewrócił. Eryk jest niestety w stanie ciężkim i piesek również. Nie jest lekko. Cześć dziewczyny! Cześć! Przyszła odwilż, wiecie? Widziałaś co się stało z Eryczkiem? Biedaczek się cały przewrócił. Na pewno się znajdzie. Wiesz? Zrobiłem zakupy. Wszędzie pełno ludzi. Spotkałem znajomych. Kupiłeś moją bułę? Tak, pewnie. Ile mniej więcej planujesz tanio kilometrów? Nie wiem, może się dychałby. No. A może nie. Fajnie. Jak jest wiatr silny, to tak się średnio biega. W lesie się sama boję trochę. Trzymaj. Zobacz. W tej chwili już mam przygotowane zielone tło do nagrania. Jest stołek, ustawiłem też statyw. Mam dwie lampy tutaj, plus trochę oświetlenia dziennego tutaj z tej strony prawej. I jeszcze jest jedna lampa na podłodze. W sumie światło jest ok. Mniej więcej tak to wygląda. W samej lustrzance może troszeczkę damy jeszcze niżej. Mila, jesteśmy prawie gotowi. Okay. Zaraz zaczynamy, spakujemy jeszcze. Patrzymy sobie światła. Sprawdzę, wow, jak wygląda lustrzanka włączona, mikrofon włączony, jest. Popatrz na mnie. Wiesz co, jestem gotowy, możemy nagrywać. Dobra, mamy pół godziny nagrania. Okej. Podobało wam się? No. To było ekstra, nie? No. Ten auto mówi, co tam się tu dymi? To było super, dziewczyny. Nie tak wysoko jest, bo się czuje ten siarkę. Tak. Czułaś, musieliśmy trochę odjechać. Ale to było ekstra, ja dziękuję. Fajne. To było super, podobało wam się? Piękne było. Tak. Ekstra, dzięki dziewczyny. To? No pewnie. Bardzo ładne. Wszystko mamy nagrane. Super. Uff, pierwsze moje pary fajerwerki. Tak. To jest siła jak cholewcia, nie? Dobra, jedziemy do babci. Paluby! Paluby! To 12 minut faktycznie. Paluby! Paluby! Kto tak ślicznie już mówi, Lilianko? Paluby! 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 Zobacz, tu jest Lilianka. Nie, mówię ci, jak na pizzę taką mięsną. Mila, to coś Milenka. Całą pałpę. Jesteście razem. Dobra, fajnie? Cienkie ciasto jest. Paruwy. Nie ma paruwy. Paruwy. Na opcję barterową. My nie płacimy za tego Sylwestra, a Rafał im zrobi film. Aha, czyli idziesz do pracy. Wycieraj pupę. Wycieraj pupę. Sylwestra wywalić.